Dzisiaj po raz drugi zorganizowane spotkanie rzeczników krajów Partnerstwa Wschodniego oraz było to wkomponowane w posiedzenie Podkomisji Praw Człowieka. Tym razem mieliśmy bardzo interesujący temat dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu i roli narodowych instytucji praw człowieka, a więc rzeczników praw obywatelskich we wdrażaniu wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w tym zakresie. Myślę, że ta dzisiejsza rozmowa pokazała, że dotknęliśmy tylko części spraw, w szczególności dotyczących praw pracowniczych, spraw związanych z przestrzeganiem kodeksu pracy, ale również praw rodzinnych przedsiębiorstw, w szczególności osób je prowadzących, które spotykają się w szczególności w okresie kryzysu z różnymi trudnościami. To ważne, udane i prestiżowe spotkanie. Ciężko pracujemy i nasze kontakty z rzecznikami innych krajów, krajów Partnerstwa Wschodniego, program prowadzony z rzecznikiem praw obywatelskich Francji, jest programem udanym. Ale fakt, że mogliśmy to pokazać w Podkomisji Praw Człowieka, że mogliśmy podkreślić, jakie znaczenie mają również prawa człowieka w biznesie, jak ważna jest pomoc udzielana przez Narodowe Instytucje Praw Człowieka, ma zasadnicze znaczenie. Pytania o to, czy z racji strategicznego charakteru Partnerstwa Wschodniego nie znalazłoby się również w Unii Europejskiej finansowe wsparcie dla działalności w tym zakresie rzeczników praw obywatelskich. I tutaj doszliśmy do wniosków, konkluzji zaproponowanej zresztą przez pana posła Kukana, że tak zwany finansowy instrument sąsiedztwa mógłby być doskonałym miejscem, w którym można byłoby znaleźć takie wsparcie finansowe dla Narodowych Instytucji Praw Człowieka, chociażby w zakresie społecznej i nie tylko odpowiedzialności biznesu.